Zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdybyśmy długo przebywali w całkowitych ciemnościach? Światło to naturalne środowisko życia nie tylko dla nas, ale dla wszystkich istot żywych. Ale co będzie, jeżeli znajdziesz się w całkowitych ciemnościach? Będziesz potrzebował czasu, żeby przyzwyczaić się do ciemności. Na początku będzie strasznie. Będzie ci się wydawało, że wszystkie potwory świata czekały na tę chwilę, żeby cię zaatakować. Najważniejsze, żeby nie poddać się panice. Głęboko oddychać i się uspokoić. Wtedy zobaczysz, że potwory znikną. Po mniej więcej 5 minutach twoje oczy przyzwyczają się do ciemności i zaczniesz coś widzieć. Niewyraźne zarysy przedmiotów wokół siebie. Po kolejnych kilku chwilach wyostrzy ci się słuch. Usłyszysz delikatny szelest liści na drzewie. Albo jak kornik zjada korę drzewa. Tak samo wyostrzy się twój węch. Będziesz w stanie po zapachu określić, co znajduje się przed tobą. Ale uważaj, nie obwąchuj za bardzo. Przecież zapachy nie zawsze są przyjemne. Do tego zaczniesz lepiej rozpoznawać przedmioty poprzez dotyk. Bez trudu powiesz, co masz w rękach, jedynie lekko dotykając przedmiotu. I znowu, pamiętaj, nie wszystko z tego, co masz w rękach, musi ci się spodobać. A jeżeli to jeszcze się rusza, robi się trochę nieprzyjemnie. Wszyscy wiedzą, że niewidomi, którzy cały czas spędzają w ciemności, mają doskonałą orientację. Omijają przeszkody, samodzielnie wybierają, co zjeść i dokąd pójść. Mają wyostrzone wszystkie zmysły. Ale ostrożnie, gdybyś przez długi czas przebywał w całkowitych ciemnościach, doszłoby do atrofii nerwu wzrokowego z takiego powodu, że byłby bezużyteczny i zupełnie przestałbyś widzieć. Brak światła przyczynia się również do zatrzymania procesu przyswajania wapnia. Z czasem organizm zacznie pobierać go z zębów. Dlatego twoje kości staną się kruche i będą się łamać pod ciężarem własnego ciała. I najważniejsze, po czasie spędzonym w kompletnych ciemnościach nigdy nie wychodź nagle na światło. Patrzenie będzie bolesne. Żeby od nowa przyzwyczaić się do światła, będziesz potrzebował trochę czasu. A ten lifehack szczególnie przyda się tym osobom, które często budzą się w nocy. Jeżeli zechce ci się iść do toalety, otwórz jedno oko, a drugie zostaw zamknięte. Później śmiało idź do toalety, włącz światło, zrób co trzeba. Kiedy zgasisz światło, zamknij otwarte oko i otwórz drugie. Dzięki temu znowu będziesz dobrze widzieć w ciemności. Tą sztuczkę stosowali piraci, kiedy schodzili do ładowni. No, a jeżeli boisz się wchodzić do ciemnego pokoju, nie idź tam sam, albo poproś, żeby poszedł tam kto inny. A wy boicie się ciemności? Napiszcie swoje odpowiedzi w komentarzach. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i jeżeli film wam się spodobał, subskrypcji na naszym kanale. Do zobaczenia w następnym materiale.